Cześć. Co tu robisz? Ja tu przyszedłem się spierdzieć. Cześć moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Z tej strony wasz człowiek, tym smutnym jak pizda mieście, czyli ja. Kim ty w ogóle kurwa jesteś? Dziś chciałbym porozmawiać z wami na temat osób celebrytów, osób światłych, osób sławnych, które grają w WoWa. Bo na pewno takie osoby grają. Zrobić taką listę osób, celebrytów, którzy grają w tą piękną i wspaniałą grę, jaką jest World of Warcraft. No, jak powszechnie wiadomo, WoW jest grą, która jeszcze parę lat temu gromadziła bardzo wiele milionów graczy przed monitorami. Było to pewnie ponad 10 milionów, 12 milionów, kiedy słyszałem, więc to były naprawdę rzesze graczy. No i w tych 12 czy tam 10 milionach graczy musiały być osoby jakieś sławne, musiały być osoby popularne, celebryci, bo to była całkiem popularna gra. Pamiętajcie, że w Stanach przecież były spoty reklamowe, gdzie występował Chuck Norris is a hunter, but Chuck Norris does not hunt. Chuck Norris! Na pewno w grze napierdalał wtedy z pół obrotu. Hunting would imply the possibility of failure. I taką właśnie listę ludzi popularnych mam zamiar wam dzisiaj przedstawić. I'm Chuck Norris and I approve this game. Żółwik! Myślałem, że tu shit pisze w ogóle bez kitu. Od kogo by tu zacząć? Hodor! No dobra, zacznijmy od niego. Aktor, który grał Hodora, nie będę mówił jaki to aktor, jak się nazywa, bo tak naprawdę nikt tego nie skuma. Hodor, postać z Gry o Tron, miała jeden z najbardziej skomplikowanych i bogatych, jak to się mówi, kwiecistych kwestii mówionych w całym filmie, w całej Grze o Tron, a możliwie, że w całym kinie. I co, da się? Hodor uwielbia nakurwiać Battlegroundy, nie lubi aren, nie lubi wybierać nowych charakterów. Żeby było ciekawie, grał na amerykańskich i na europejskich serwerach. No nie naraz chyba, ale grał. Ma piękną dziarę na ręce, tutaj na przedramieniu. Ale widać, że Hodor ma poczucie humoru, bo jest członkiem gildii Winter is Coming. Kogo tam mamy następnego? Benz, jedziemy. Następną osobą dość popularną, która sobie pyka w WoWa, jest Kulamunis. Munakunis. Kulamunis? Munamunis? Chuja z dupis? Z dupy chuis? Bardzo przyjemna dziewczynka. Mila Kunis nakurwia pyroblasty swoim magiem w przymierzu i se chwali. Pierwszy raz podzieliła się tym faktem ze światem w programie Jimmy Kimmel Live. Oczywiście prowadzący program darł z niej łacha, strasznie bekę miał bardzo, że taka laska gra w gry. No kurwa, niemożliwe! Podobno Mila już nie gra w WoWa, bo stwierdziła, że pochłania to jej zbyt wiele czasu. Nie mam w ogóle pojęcia, czemu tak pomyślała. Kłamstwo. Nieprawda. Bullshit! Znowu to niebieskie plamy, kuchwa! Kolejną osobą popularną, aktorem, który gra lub grał w WoWa, no nie wiem, nie pytałem ostatnio, nie rozmawiałem z nim, jest Vin Diesel. Tak, Vin Diesel, ten z Szybkich i Wściekłych, za Szybkich, za Wściekłych, Szybcy, którzy się wściekli, wszystkich Szybkich i Wściekłych. Ciekawostką jest też to, że Vin udostępnił jakieś parę lat temu film na swojej stronie facebookowej, gdzie było widać jego biegającego po Tanaris. Grał druidem, a za nim biegał Rogal. I okazało się, że tym Rogalem grał Paul Walker. WoWa grał też oczywiście, no grał, tutaj będzie słowem pasującym, bo już niestety go nie ma wśród nas. Grał Robin Williams. Robin Williams był wielkim fanem gier, jak powszechnie wiadomo. No wystarczy wspomnieć tylko o tym, że nazwał córkę imieniem Zelda, nawiązując tutaj do klasyka, można powiedzieć, klasycznej gry Legend of Zelda. I jak pewnie wszyscy wiedzą, producenci Warlords of Draenor stworzyli taki trybut niejako dla Williamsa w grze, gdzie możemy tam jakby jego spotkać oczywiście w formie Gina z lampy i tam różne jakieś takie elementy jeszcze przemycili do gry, żeby tak upamiętnić, że tak powiem, tutaj pamięć o tym fajnym aktorze. Przed następną osobą, o której wam powiem, lepiej się schowajcie, bo możecie dostać mocne combo w ryj. Tą panią, o której mówię, oczywiście jest Ronda Rousey. Ronda Rousey. Cześć Ronda, co u ciebie? Ronda Rousey jest tak naprawdę fighterką MMA bardzo, bardzo popularną w Stanach i ostatnio co prawda przegrała z Holly Holm, ale i tak jest największą fighterką MMA na świecie. Jestem ciekawy, czym gra. Jak tak napierdala łapami i nogami kurwa w realnym świecie, to może gra jakimś casterem. Na filmiku widać, że Ronda gra druidem. Kolejny druid w ekipie, Night Elf. Jestem tylko ciekawy, w jakim specu gra. Niestety tam nie zauważyłem tego, ale podejrzewam, że napierdala pazurami. Tak, kurwa. Ale tak pomyślcie sobie.
zajebać w pierdol na arenie rondzie. Potem chodzisz po dzielni, mówisz, nastukałem rondel. Co? Ona też gra? Osobą, która tak naprawdę chyba pierwsza publicznie przyznała się, że gra w WoWa, jest Natalie Portman. Tak. Portman. Nie mogłem nigdzie znaleźć tego filmu, ale wiem, że w jakimś wywiadzie na żywo opowiadała o tym, że gra w WoWa. No niestety musicie mi uwierzyć na słowo, czy ja bym was nie okłamał. Czy te oczy mogą kłamać? Kolejnym aktorem, który grał w WoWa dniami i nocami, jest Ilian Wood, jak to woli Ilian Drewno. Jestem pewien, że on grał, kurwa, po prostu resto drutem, na bank, w formie non-stop chodził drzewa. Nazwisko zobowiązuje. Ilian Wood grał oczywiście w serii o Władcy Pierścieni, legendarnych pierścieni najlepiej. Wujkiem Frodo przecież był nie kto inny jak Dildo Baggins, no ale jakby nie było Dildo Fildo. Tych nie znam. O, cycki. W WoWa grało pewnie jeszcze dużo, dużo więcej osób, ale nie wszyscy się przyznają do tego, bo dla niektórych to może być wstyd, że poświęcają całe swoje życie na grę bry. Ja się tam nie wstydzę. Z osób popularnych, które gdzieś tam jeszcze wygooglowałem, że grały w WoWa, to była Cameron Diaz, Kevin sam w garnizonie, William Shatner chyba z Gwiezdnych Wojen. Ponoć grał Barack Obama, ale to może być plotka Rosjan. Jakaś zira z Playboya. To też jest w ogóle śmieszne, bo na Twitterze tej panny pisze From pornstar to game. Zajebista alternatywa. Do gry w WoWa przyznała się też niejaka Felicia Day i Jimmy Fallon. I odjebali nawet w tym programie na żywo tego drugiego jakąś tam piosenkę, gdzie śpiewali o WoWie z różnymi gwiazdami WoWa, że tak powiem. Na przykład Athen LOL tam był. Athen Wins. Grali też WoWa jacyś inni oczywiście, ale to nie będę o tym mówił, bo ja tych ludzi nie znam, więc jak ja ich nie znam, to pewnie ty, wy ich też nie znacie, więc co będę się w ogóle tutaj rozpowiadał, no. Kocie, robisz coś specjalnego tu, czy przyszedłeś się tu po prostu zjebać? Już więcej spierdolić się nie dało! Fajnie by było zrobić taki, na przykład, nie wiem, takiego dungeona albo raid, gdzie by byli sami na przykład celebryci, aktorzy, tacy popularni ludzie i żebyśmy to mogli oglądać z takiej perspektywy, na przykład streamu czy coś, na przykład, nie wiem, Ronda by na przykład tankowała, Cameron by healowała, Kevin sam w domu by garnizonował, Vin Diesel by masakrował, Dildo Baggins by ssał fiut, a Hodor by Hodor. Gdzieś tam w tle ekranu tańczyłaby jakaś dzira z Playboya i to by było takie piękne, epickie widowisko. Jak fejmy grają, niech plebs widzi. Nie mam ust. Kurwa. No nie. Nie mam ust. No po prostu kurwa. Ale mam dwa odbyty. Jestem ciekawy, czy na rodzimej scenie, polskiej scenie, w polskiej krainie, ktoś grał w WoWa. O Polakach to nie słyszałem w sumie, żeby jacyś sławni Polacy, jeśli w ogóle tacy są, grali w WoWa. Nie wiem. A może ty, widzu, słyszałeś o jakiejś celebrytce albo celebrycie, którzy grali w WoWa i chciałbyś się tym podzielić, a nawet jak nie chcesz, to się podziel. Mam nadzieję, że taki content, gdzie jest dużo gadania, dużo informacji rzetelnych, a mniej takich głupich, też wam się spodoba. I bardzo wam dziękuję za obecność na tym, nie wiem, ilominutowym filmie. Jestem bardzo ciekawy, ile mi to zajmie, bo kurwa, nagrywam chyba już z godzinę. Te moje wypociny. Kot tu aż szczerstwiał, kurwa, na podłodze. Ale patrzcie, jaki w ogóle progres jest, kurde. Nagrałem pierwszy film wtedy. Drugi nagrałem wtedy. Trzeci, ten taki w miarę świeży o WoWie, nagrałem wtedy. A ten nagrałem już teraz. Coraz szybciej mi to idzie. Muszę się chyba zwolnić z pracy, to będzie jeszcze szybciej. O Boże, gadam do siebie, kurwa, od godziny, to jest jakaś masakra. Nie tak miało wyglądać moje życie. Także dziękuję wam bardzo za obecność, pozdrawiam was serdecznie, mam nadzieję, że wam się podobało. No cóż, wyczekujcie kolejnych filmików z WoWa, Mam nadzieję, że będziecie oglądać te filmiki, bo ja robię je dla was. No cóż, przypominam, że istnieje na Burning Cebulonie taka nasza gildia Ninjas. Ninjas! Ja serdecznie do tej gildii oczywiście zapraszam. Gdzieś tam pod filmikiem na dole będzie napisane, do kogoś tam ewentualnie zgłosić i na pewno dostaniecie inwa. No chyba, że będziecie idiotami, to dostaniecie od razu kika. Ale wiem, że wy, moi widzowie, nie jesteście idiotami. Tutaj jest tylko jeden idiota. Także pozdrawiam was jeszcze raz bardzo serdecznie i do zobaczenia. Hej!